Jestem cebulakiem, jestem z tego dumny. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumilesie. Moi mili, dzisiaj zbiór cebuli. Mamy lipiec, to jest mniej więcej taki właśnie czas, kiedy zbieramy cebulę ogólnie rzecz biorąc, bo niekoniecznie to musi być ten czas. Może być tak, że już w czerwcu sobie zbieramy, a może być tak, że i w sierpniu, a może nawet we wrześniu. Wszystko zależy od odmiany, od tego, kiedy ją posadziliśmy, od pogody. No ale powiedzmy, że lipiec to taki raczej miesiąc najbardziej oblegany, jeśli chodzi o zbiór cebuli, i sierpień, bo to takie późniejsze odmiany też. I my nie robimy czegoś takiego w ogóle jak zbiór cebuli. Ja tak nazywam film, powiedzmy, zbiór cebuli, bo generalnie w przyszłości pewnie będziemy tak robić. Jak nam się uda po prostu pouprawiać większe ilości, no to będziemy zbierać cebulę do przechowywania na zimę. Natomiast na razie zjadamy wszystko na bieżąco, moi drodzy. Tu jest strasznie zachwaszczone moje poletko, gdzie rośnie cebula, ale na tym poletku jeszcze nie będziemy zbierać, bo to w ogóle wstyd pokazywać. Natomiast zbierzemy coś w szklarni. Tutaj mamy też posadzoną cebulę w tunelu i już widać, że ona jest do zbioru. Dlaczego? Bo większość szczypioru cebulek jest po prostu złamanych, tak? Czyli tu mamy taką jeszcze cebulę, gdzie szczypior rośnie ładnie, ale już tu jest złamany, tamten zresztą też. I tak to jest, że cebula, która złamie swój szczypior, no już nadaje się, można powiedzieć, do zbioru. Do tego wystarczy, żeby to było gdzieś tak połowę, powiedzmy, upraw tej cebuli. Jak już załamie szczypior, to już jest praktycznie do zbioru. Oczywiście to zależy też od odmiany, bo zobaczcie, my mamy tu jedną odmianę, taką, można powiedzieć, już tam nazwy pomijam, żółtej cebuli. Tu mamy czerwoną, a tam daleko, jedną taką szczególnie widać, jakoś oświetlona jest, to jest cebulka biała i każda ma inny termin. Dlatego warto też przyglądać się, żeby nie było, że nam na przykład cała żółta cebula załamała szczypior, a my zebraliśmy razem z czerwoną i białą, bo może się okazać, że mają inny zupełnie termin i warto tylko tę żółtą zebrać. Co jeszcze można zrobić, żeby przyspieszyć ten zbiór, jeżeli komuś bardzo zależy? Można samemu ten szczypior po prostu załamać w ten sposób i on już jest tak miękki, że sam się tutaj zaraz załamać. I co to daje? Daje to sygnał roślinie, że trzeba się skupić już na samej cebuli, na samej główce cebuli, na bulwie, a nie na tych szczypiorach. Sadzone te cebule były sadzone z dymki. Natomiast proszę mieć na uwadze, że czasami w sezonie nawet taka cebula sadzona z dymki potrafi iść w kwiat. Co dziesiąta nam szła. Zależy to pewnie od pogody, bo z tej samej dostawy jedna szła, inna nie szła. Także ten kwiat warto oberwać, jak się tylko go widzi, no bo jeżeli nie potrzebujemy nasion, no to po co nam to? I tylko idzie w kwiat, zamiast iść w bulwę, że tak powiem. I teraz jak taki szczypior jest załamany, to ta cebula już się nie skupia na tym, żeby rósł dalej, tylko skupia się na tym, żeby jeszcze ewentualnie wzrosła trochę ta cebulka. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ten już był właściwie załamany. Teraz jak zbieramy, wyciągamy taką cebulę, nie warto jej obijać, jak już tu prawie się zamachnąłem, o takie rzeczy jak cegły, bo to jest po prostu twarde, warto o coś miękkiego najwyżej albo otrzepać. Wyjmujemy taką cebulę, no i teraz właśnie wszystko zależy od nas. Jeżeli bierzemy to na zbiór, taki na zbiór, na przechowanie chciałem powiedzieć, to wyciągamy cebulę i zostawiamy ją tutaj. Niech ona sobie poleży kilka dni. Korzenie wychodzą z ziemi. Roślina wie, o co chodzi. Nawet jeżeli jakiś deszcz spadnie, jak jest to na zewnątrz, tej cebulce tam za wiele się nie stanie. No chyba, że rzeczywiście będzie to jakaś ulewa kilkudniowa, wtedy warto tę cebulę po prostu przenieść pod dach. Ale w przewiewne bardzo miejsce. Teraz jak ona się wyciągnęła już kopyta, to wie, że już nie będzie rosnąć. Już jest koniec z nią. Zacznie zasychać szczypior, ale z tego szczypioru
przejdą, oczywiście część, nie wszystkie, różne składniki odżywcze do tej cebulki. Czyli jakby cebula rozumie, że się kończy sezon, że musi się skupić na samej bulwie, bo szczypior i tak uschnie i albo przemrozi go zimą, a to mogłoby jeszcze w ziemi sobie na przykład pobyć i za rok można by było to znowu posadzić, albo za rok samo by wyrosło z ziemi, poszłoby w szczypior, po prostu cebula by jakby można powiedzieć dalej żyła, poszłaby sobie w kwiaty najprawdopodobniej wtedy, bo już tutaj mamy taką jedną, może pokażę dla przykładu, nawet nie jedną, bo kilka tutaj posadziłem. O, jak mi tu wrotyż zarósł, panie, aż po same jajka. Nie, tam po cycochy. O, tu mamy cebulki z zeszłego roku. Znaczy cebulki, no cebule zwykłe, no duże cebule. Dałem im pójść kwiat. Patrzcie, że jedna potrafi nawet w cztery pójść. Ta poszła w dwa, ta poszła w trzy. Jeżeli nam niepotrzebne są takie kwiaty, no to nie sadzimy tego, prawda? Sadzimy tylko na szczypior. Ale o co chodzi? No ta cebula po prostu zebrana tam w tej szklarni, czy gdzieś na polu, tak rzucona właśnie, o jak teraz, ze 2-3 dni przynajmniej ten szczypior pozasycha. Ten szczypior pozasycha, te składniki z niego odżywcze pójdą do cebulki. Tyle, że ja tak nie robię. Biorę całą cebulę i zjadam, dlatego że my zjadamy na bieżąco. Na razie jeszcze tak z doskoku prowadzimy ten ogród, że my nie robimy takiego zbioru na przyszłe lata na przykład, albo na zimę chociaż. Zdarza się, że czosnek zbierzemy czy coś, ale ja na przykład cebuli używam bardzo dużo. Agnieszka mniej, więc jak ona gotuje, to tak nie schodzi ta cebula, ale jak ja gotuję, to schodzi moment. I ja na przykład biorę po prostu co jakiś czas, już od ponad miesiąca chodzę tutaj i wybieram 2-3 takie cebulki, nawet jeszcze jak były takie maluśkie, że prawie bulwy nie było, tylko no, z takim szczypiorek taki po prostu, zieleninka. Cały wykorzystuję. Oczywiście odcinam sobie te kawałki tutaj, o takie nieładne, prawda? Ale wykorzystuję cały ten szczypior razem z cebulą, nie wyrzucam go. Najgorsze co zrobić, to zebrać cebulę, obciąć ją teraz tutaj, wyrzucić szczypior, który jest ładny, zielony. Co innego trochę jest przy czosnku, bo tamten szczypior szybciej zasycha. Tu można zauważyć, o, że on jak się zbiera, to już właściwie jak się obetnie, to tam niewiele co wraca do tej główki. Ale tutaj może jeszcze wrócić sporo tych składników odżywczych do tej cebulki. I tak jak mówię, jeżeli ktoś na przechowanie, wyciągamy, zostawiamy nawet na kilka dni, aby nie było jakichś wielkich ulew przez cały czas. Potem będzie to suche, można sobie nawet to powiązać, albo po prostu poobcinać to korzonki. Trochę z tej ziemi można też obsypać, żeby nie łapała tam wilgoci i tak dalej. I mamy do przechowania, możemy ją przechowywać w, no, w najlepiej jakimś w miarę przewiewnym miejscu, takim, no nie z, o jakiejś strasznie podwyższonej wilgotności, też nie, żeby nie było za ciepło, no bo po prostu cebula zacznie iść znowu w szczypior po jakimś czasie, tak jakby już się obudziła na kolejny sezon. Także ja sobie wyciągam kilka takich po prostu cebulek, na przykład o, tu mam te żółte, tutaj mam takie czerwone, tu już mi w ogóle ten szczypior poza... Co tu się w ogóle stało? Patrzcie, jakieś w bok urosła w ogóle jakoś dziwnie. Pierwszy raz mi się z czymś takim spotykam. Nie porosły jakieś szczególnie duże te cebulki, takie tam, no ale to, żeby rosły duże, to trzeba trochę zadbać. I tu już widzicie, już ten szczypior jest tak miękki, już taki jest, o, byle jaki, że zaraz można będzie po paru dniach go obciąć i dać do przechowania. Tu mamy taką cebulkę bardziej biała, taka, o, już powoli też idzie w ten, no tu łamie się ten szczypior, on już też taki mięciutki się tutaj zrobił, ale to jest też jakaś inna odmiana. Będziemy próbować, może później Wam polecać w jakimś filmiku, jak już rzeczywiście weźmiemy wszystkie na warsztat i zobaczymy, jak się sprawują. No i tak jak mówię, jak chcecie przechowywać kilka dni, niech szczypior wyschnie całkowicie, obciąć go chłodne, w miarę suche, przewiewne miejsce do przechowywania. Jak chcecie jeść od razu, to razem z tym szczypiorem. Coś takiego zawożę do domu, Agnieszka mnie chce zatłuc czasem, że za dużo tych szczypiorów jest, więc można zebrać kilka,
po prostu dać do wysuszenia właśnie i do przechowania, a kilka zjeść. I tak Wam polecam też robić, że jak nie macie za dużo upraw, to od razu jedzcie to, co jest. To, co jest młode, co jest najświeższe, jest najbardziej wartościowe, a najwyżej sobie dokupicie coś, kurczę, zimą też dokupujemy, no co tu dużo mówić, jak jest mało upraw, to nie ma tak super. Kochani, zobaczyłem, że na polu mam jeszcze tej cebuli mnóstwo, dużo więcej niż w tej szklarni, a to z tej szklarni, co teraz zebrałem, bo zebrałem już wszystko, już niech te pomidory mają trochę więcej dostępu do wody, do składników odżywczych, niż tam nie konkurują tak z tą cebulą. To jest tak mniej więcej może połowa tego, co tam była, bo dużo wcześniej już podjadałem. Ja co przyjechałem, to kilka brałem cebulek i zawoziłem dziewczynom potem do domu. Sam tu czasami korzystałem. Nie mam pojęcia, ile tu jest tych cebulek. Podejrzewam, że już kilkaset tutaj jest. W każdym razie zebrałem, wysuszę, szczypior wyrzucę na kompost, jak już będzie wysuszony, a cebulka do przechowania, bo mam jeszcze jej bardzo dużo, dlatego niech już część z niej przynajmniej będę miał z głowy, bo to jednego dnia potem wszystko robić to niedobrze. Muszę sobie jeszcze teraz tutaj, przyniosłem ją jednak pod dach, żeby tam, bo tak zapowiadają jeszcze takie deszcze, tam w tej szklarni zbiera się czasami wilgoć, już nie chciałem, tam mniejszy przewiew jest niż na zewnątrz, mówię dobra, niech sobie tu pod wiatą się wysuszą. Muszę je troszeczkę porozkładać, bo jak widzicie, straszne zagęszczenie się zrobiło. Muszę jeszcze znaleźć jakiś drugi stół czy coś i je troszeczkę porozkładać, żeby ładnie powysychała, żeby nic nie pleśniało i tak jak mówię, w chłodne miejsce, gdzieś tam bez wielkiej wilgoci, takie osłonięte od słońca, od ciepłoty, przewiewne, mało wilgotne, będzie się przechowywało. Wiecie, tak sobie pomyślałem, że ja chyba niezbyt normalny jestem, bo wiecie tak, no ludzie latają w kosmos, budują super szybkie pociągi, kopią na kilometry gdzieś tam pod ziemią, budują bomby atomowe, mosty ponad kilometrowej wielkości, wynajdują sieci internetowe, specyfiki chemiczne, a ja się cieszę, że mam cebulę i to kilka odmian, że jest tu kolorowo, może mnie już pogrzało, ale wiecie, no niektórzy się chwalą na przykład w stylu jestem Polakiem, jestem z tego dumny, no to ja mogę powiedzieć jestem cebulakiem i też jestem z tego dumny, cebulakiem z Polski to już jest w ogóle kombo, także cieszę się z tego. No słuchajcie, podnieta, że w ogóle można coś takiego zebrać, tak się podjarałem, że aż mi normalnie stanął w gardle szczypior ostatnio jak jadłem. No może trzeba mieć coś z głową, żeby się cieszyć z takich rzeczy, zwłaszcza że nie jest to cebula skoksowana, nie jest to cebula jak piącha, tylko dużo mniejsza, taka na raz można powiedzieć. Jedna wyrosła jakaś malutka, bo tam zaraz koło pomidorka nie miała za bardzo jak rosnąć. Druga z tej samej odmiany, widzicie, urosła całkiem przyzwoita. Czasem zdarzy się w miarę duża cebula, czasem trochę mniejsze, średnie, ale wiecie co, jak na uprawę amatorską, powiedzmy to wprost, co tu wielkiego ja zrobiłem profesjonalnie? Nic, wsadziłem dymki w ziemię i zapomniałem o nich, od czasu do czasu je podlewam. To jak na taką uprawę, to myślę, że nie jest źle i w tej szklarni na szczęście nie było jakichś szkodników. Trochę na polu mi tam przeszkadzają, mam jeszcze cebulę w grządkach. O, jeszcze na koniec Wam tylko pokażę tę cebulę w grządkach, która jeszcze nie jest do zbioru. Tu mamy cebulę w grządkach, te same odmiany i sadzone nawet tego samego dnia, ale to jest trochę zimniej, nie? I po prostu też słońce może bardziej jeszcze wysusza niż w tej szklarni, co czasami podlewam, a tu prawie nic nie podlewam. Dlatego jeszcze większość tych szczypiorów się nie położyła, jeszcze są takie, o właśnie, dosyć solidne takie, o widzicie, nawet jak nim ruszam, to jeszcze takie żywe, takie, że jak się gniecie, to aż takie słychać, a na próbę zobaczymy, o. Słyszycie takie, prawda? Więc jeszcze nie są. Co niektóre się już kładą i pewnie za tydzień, no za góra dwa, będzie cebulka też tu do zbioru. Także jeszcze tutaj mam przynajmniej kilkaset główek, na polu jeszcze też. Podejrzewam, że tam ze 300 czy więcej tych cebul będzie. Na jakiś czas wystarczy. Ciekawe na ile, pewnie nie na cały rok, bo ja to mówię, dużo zużywam, ale
Fajnie jest, że troszeczkę pomimo tego zaniedbania ogrodu makabrycznego, bo jak widzicie, wielkie pobojowisko, po prostu chwaściory wszędzie rosną, ale cebula jest, mogę jedną stąd zebrać, zobaczymy jak na polu rośnie. Tak, on sobie się tu szczypior złamał, o tutaj jest taka, o coś tu bokiem poszło, no ale nie jest też zła, może jeszcze jakaś tu jest. Jest jakaś taka nawet większa, zobaczcie, wyrosła niż ta tam w szklarni. Może miała na początku mniejszą konkurencję, teraz te chwasty je pozarastały, ale jeszcze będzie tej cebuli tu też sporo. Polecam Wam jak najbardziej, dajcie znać jeszcze jak macie jakieś porady, pytania. Pole do popisu w komentarzach, zapraszam i do zobaczyska. Pa, pa!